2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak widać, uciskamy całym ciałem, łokcie są wyprostowane, nie zginamy ich, kolana są pod kątem prostym i całym ciężarem ciała dokonujemy uciśnięć klatki piersiowej 30 razy. Po tych uciśnięciach dokonujemy dwa wdechy ratownicze. Robimy to w ten sposób, że odchylamy za twarde części, tak jak na samym początku przy obrożeniach, do tyłu głowę, za czoło, za żuchwę, zatykając nos. Dobrze, teraz może poprosimy jakichś ochotników, którzy chcieli wywołać w pasie. Przepraszam? No śmiało. Tak, przyjmijmy, że jesteście u koleżanki w odwiedzinach, nie znajduje się tam babcia, nie? Nagle babcia chyta się za klatkę piersiową, robi głęboki wdech, upada na podłogę. Co robicie? Halo, halo, słyszymy pani. Nie odpowiadam. Tak, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stwierdziliśmy, że ta osoba nie oddycha. Czy pomoc została już wezwana? Tak. Dobrze, została pomoc wezwana. Czyli przystępujemy do reanimacji. Czyli robimy 30 ciśnięć i 2 wdechy. Głównym celem było właśnie pokazać, jak się właśnie to udziela pomoc, czyli postępowanie na wypadek znalezienia osoby, która leży. Też z udziałem tutaj fantomów nauczenie reanimacji. To takie podstawowe właśnie rzeczy, które jednak trzeba młodzież uczyć na wypadek, gdyby ktoś kogoś znalazł właśnie na ulicy i uczulić ich właśnie na udzielanie pierwszej pomocy. Jedną osobę poszkodowaną? Jedną mamy zapakowaną. Na ratownicy medyczni uczyli nas o tym, jak udzielać pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym oraz osobom przytomnym, jak wzywać pierwszą pomoc. Czy tak na co dzień znalazłaś się w sytuacji, gdzie trzeba było udzielić pomocy przedmedycznej na ulicy lub w jakiejś takiej sytuacji byłaś wcześniej? Rozumiem, że takie zajęcia pomagają i uczą, jak się zachodzi w takich sytuacjach. Na pewno pomagają i wiem na pewno, że jakbym się spotkała z taką sytuacją, to umiałabym udzielić pierwszej pomocy.